Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy przechodzić nową mapkę typu parkour. No, zapowiada się ciekawie, zobaczcie tylko jak to fajnie wygląda. Od razu mówię, że nie jestem dobry w parkury, ale zobaczymy, może dzisiaj uda się troszkę poprawić mojego skilla. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Serdecznie pozdrawiam autora mapki. No i co? Chyba możemy zaczynać. Nic więcej tutaj nie widzę do sprawdzenia. Okej. Parkour Triangle. No to lecimy. Okej, jak na razie idzie dobrze. Teraz tędy. Aha, dobrze, to było dobrze powiedziane. Hop, hop. I okej. Łatwo. Teraz tutaj. Tędy? Tak jest. To mamy. Sarajem bloki. Okej. I jedziemy dalej. Jak na razie bardzo dobrze idzie. W ogóle bardzo przyjemnie wykonana mapka. W kształcie takiej piramidy i widzę, że każdy kolejny biom jest tutaj przedstawiony. Także ciekawie, ciekawie. No jak widzicie, jest to mój drugi film na kanale. Mam nadzieję, że pierwszy się spodobał. A jak ktoś jeszcze go nie widział, no to zapraszam serdecznie do zobaczenia. Tędy czy na górę? Co tu jest zamknięte? Tu też nie da się wejść. Okej, czyli musimy iść tędy. Checkpoint. Okej. Od nowa. A to teraz mamy biom grzybowy. No jak na razie nie jest aż taki straszny ten parkour. Spodziewałem się, że będzie mi robił więcej trudności, bo naprawdę moje skille w parkoura są praktycznie zerowe. Zresztą chyba to jest jedna z pierwszych, jak nie pierwsza mapka, którą próbuję przejść właśnie w parkour. No i chyba to właśnie widać. Okej. Teraz do góry. I mam rozumieć, że po latarniach, czy tam? Chyba tutaj. Okej. No nie gadaj, że znowu od nowa. A jak? Po co ja idę w ogóle na górę? A, już myślałem, że wyjdzie. No dobra, przejdźmy już to. Dwa, trzy, cztery. I znowu od nowa. Jestem ciekawy, który to już raz powtarzam ten skok. Jak ktokolwiek zobaczy ten filmik, to może mi napisać w komentarzu, ile tutaj miałem prób.
Bo właśnie dobiła się kolejna. Taki prosty skok. A ja się z nim tyle męczę. Mam rozumieć, że tu. Okej, mamy checkpoint. Wow, jakie efekty w ogóle. Do góry? Da się to wskoczyć, czy? Czy tu? Chyba tędy. Tak. Okej. Teraz po drzewie. Bez checkpointa? Chyba by mi się jednak przydał. Chociaż to nie wygląda na tak skomplikowane, żeby trzeba było mieć checkpoint. Woda, okej, lecimy. Pojawiający się parkour. O nie, on jeszcze znika. No tego się nie spodziewałem. Żebym jeszcze musiał na tempo skakać. Szybko, szybko, szybko. Szybko. No nie mogę trafić w slime bloka. Halo. Raz. Raz. Dwa. Za daleko. Kolejne 50 prób powtarzania skoku. No ta presja czasu w ogóle mi nie pomaga. Oj, tutaj chyba będzie gorzej niż wtedy. Tak się stresuję, że już całą klawiaturę zapociłem. Jest. Tak. Tu. Mogę ominąć? Mogę. Checkpoint, okej. No, nawet dobrze poszło. No to jedziemy dalej. Hop. Chyba za szybko chciałem to zrobić. Dwa, trzy i do góry. Bez checkpointa? Na pewno? Okej, na pewno. No i bloki netherytu. Bardzo ładnie jest zrobiona ta mapka. Podoba mi się to. Właśnie tak tematycznie. Nie tylko zwykły parkour po jakichś bloczkach. Ale właśnie na zasadzie jakichś tutaj zbudowanych jaskiń i tak dalej. Mega klimatyczna mapka. Ktoś musiał się długo napracować. No i przede wszystkim jest dobrym budowniczym. Okej, to było w miarę łatwo. Tutaj mogę sobie ułatwić, otwierając te trapdory, ale nie będę tego robił. W końcu chcę się nauczyć troszkę tego parkoura. I nie o to chodzi, żeby sobie to ułatwiać.
Okej, dobrze. Teraz redstone. Czy ja się kręcę w kółko? Tak, ja się kręcę w kółko. Haha, tutaj. Okej. No i checkpoint. Góry. Że tam? I mam rozumieć, że za płotek. Okej, na slime bloki. Pięknie. Ojoj. Jakie mam tam przejść? A, no chyba, że tak. Okej. No teraz nawet fajnie to idzie. Od dłuższego czasu nie było żadnego faila. Aż musiałem przerwać mówienie. Gdzie ja mam iść? Tutaj, okej. No to jedziemy. Czyli teraz Slush Cave. Dosyć sporo tych slime bloków na tej mapce. A tam nasz spawn. Też bardzo fajnie zbudowany. Taka latająca wyspa. Bloki miodu. Na których nie mogę przecież skakać. Dlaczego? Tak. Elegancko. Teraz klimaty netherowe. Jedziemy, jedziemy. Znaleźliśmy fortecę. Bardzo fajna mapka jak na początek. Nie wymaga ona nie wiadomo jakich umiejętności. Naprawdę spoko się gra. No to powoli zbliżamy się do endu i czyżby do końca? Sądząc po rozgrywce na survivalu. Minęliśmy end i minęliśmy znaczy nether. I doszliśmy do endu. A przynajmniej tak to powinno logicznie wyglądać. Okej, teraz po kaktusach. Czyli jednak z endu poszliśmy na pustynię. Kurczę.
Teraz aż tam. No, chyba troszkę przesadziłem z tą odległością. Znowu. Za trzecim razem już powinno wyjść. Tak jest. Tego co kojarzę, to te liście będą się zapadać pode mną. Tak. To znowu presja czasu, która działa na mnie bardzo negatywnie. No właśnie. Kurde, nie będzie to łatwe. Dziwnie się skacze w ogóle po tych liściach. One wydają się zdecydowanie mniejsze niż... No i właśnie się szybko zapadałem. Zdecydowanie mniejsze niż normalne bloki. Zapadają się szybko pod stopami. Patrz, prawie. No nie, tutaj to już w ogóle zrąbałem. Nie, no to jest dla mnie jakieś trudne. Po blokach mi się zdecydowanie lepiej skacze. Tutaj nie mogę skupić się na samym skoku. Tym bardziej, że wiem, że zaraz te liście będą się pode mną zapadać. Hop, hop. Trzy. Kurczę. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak jest! I co? Wychodzi na to, że... Udało się! Mamy koniec mapki. Wejdźmy sobie jeszcze na samą górę. Dziękuję wszystkim za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że podobała się mapeczka.